Pierwsza praca w zawodzie, bo ogląda to sporo osób, które już pracują, ale nie do końca w tym kierunku, w którym chciałyby być. Często pada pytanie, czy w tej pierwszej pracy można, czy się powinno, czy się chce tak naprawdę wymagać pieniędzy za to, co się robi. No i to nie jest tak do końca prosta i jasna sprawa. Zacznijmy od tego, że każda firma służy temu, żeby zarabiać pieniądze. Co za tym idzie, jej rolą każdego dnia jest być pewnym, że to, co robi, przynosi jej pieniądze, a nie, że te pieniądze wychodzą. Co za tym idzie? Jeżeli zatrudnia nowego pracownika, to ten pracownik na logikę powinien albo sprawić, że sam na siebie zarobi w ramach tej firmy, wytwarzając jakieś dobro, czy realizując jakąś pracę, która ma korzyść minimum jego pensji, albo, co jest częstsze, wspierać innych ludzi, którzy doprowadzą do tego, że firma zarobi wystarczająco, by pokryć pensję wszystkich i jeszcze na tym zarobić. Teraz im bardziej specjalistyczny kierunek obierzesz, tym większa jest szansa, że na początku to, co robisz, nie będzie przynosiło specjalnie żadnej wartości. Dajmy na to, jeżeli jesteś programistą i nie potrafisz jeszcze programować, no to naturalną rzeczą jest, że więcej będzie pracy nad pilnowaniem Cię, układaniem Cię i szkoleniem niż rzeczywistej wartości z tego, co wnosisz do firmy na początek, więc automatycznie firma tak jakby w Ciebie inwestuje. Więc nie tylko na siebie nie zarabiasz, ale i firma w Ciebie inwestuje. To jest jakby w drugą stronę. Oni Ci płacą tym, że Cię uczą. Jeżeli z kolei często jest tak, że ludzie się śmieją, że wiesz, ktoś jest po studiach, po fakultetach i nagle ląduje w McDonaldzie. To nie jest śmieszne, to jest naturalne, bo tam na dzień dobry tworzysz coś, co ma wartość finansową. Tworzysz hamburgera, który jest przeliczalny na pieniądze. I naprawdę nie ma się z czego wyśmiewać, nie ma się co krzywić. Trzeba się z tym pogodzić. Teraz, kiedy szukać ich pieniędzy, kiedy ich nie szukać? Jeżeli rzeczywiście Twoja praca na początku będzie wymagała tego, żeby ktoś Cię nauczył zawodu, bo jesteś na totalnym, wiesz, entry poziomie, no to powinieneś się cieszyć, jeżeli ktoś Ci w ogóle zaoferuje pracę, w której masz się nauczyć. I oni Cię będą uczyć. I to jest bardzo ważne. Jeżeli zgodzisz się na taki warunek, gdzie ktoś Ci nie płaci, to bądź chociaż upewnij się, że rzeczywiście Cię będą uczyć. Ok? To jest bardzo ważne. Trzeba się dowiedzieć, w trakcie rozmowy nawet, czy jest przygotowana ścieżka taka edukacyjna dla kogoś, kto jest nowy, początkujący i jest tu pierwszy raz. Pytaj o to, kto był, czy ktoś z tych osób został, jak potoczyły się dalej jego, wiesz, kariera. Jeżeli Ci oczywiście nie powiedzą czegoś takiego na spotkaniu, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wyszukać daną firmę w serwisie LinkedIn, w serwisie Goldenline, znaleźć taką osobę, która była na podobnym stanowisku co Ty, do której się ubiegasz i sprawdzić, co się z nią dalej wydarzyło. Zaręczam Ci, jak zaczniesz szukać tych ludzi, to otworzy Ci się mnóstwo różnych informacji, bo na przykład, jeżeli właśnie mówimy o tym szukaniu doświadczenia, często nie wiesz, za co się złapać. Dajmy na to, chcesz być specjalistą od czegoś, nie wiesz, czego powinieneś się uczyć, żeby być takim specjalistą. Więc wchodząc na taki LinkedIn czy na Golden, możesz sobie wyszukać ludzi, którzy robią to, co Ty byś chciał robić i zobaczyć, co mają w CV. I na tej podstawie ustalić, dobra, tego nie znam, tego się muszę nauczyć. I po kolei uczyć się tego, co tam jest. Ja rozumiem też, że niestety są ludzie, którzy zarabiać muszą od dnia pierwszego. Utrzymują rodzinę, utrzymują siebie. Tak niestety jest, życie nie jest równe dla wszystkich i niestety dla tych osób mam bardzo taką, trochę słabą wiadomość, bo nie ma ucieczki przed tym, tak? Jeżeli musisz zarobić pieniądze tak czy inaczej, no to prawdopodobnie będziesz musiał złapać więcej niż jedną pracę. Jeżeli chcesz oczywiście w tym czasie się rozwijać w tym, co chcesz robić. Jedna cholernie ważna rzecz. Nie łap się czegoś, co Cię będzie za bardzo angażowało za bardzo dobre pieniądze. Czyli na przykład nie bierz się za robotę, która za jakąś inną rzecz, zupełnie niezwiązaną z Twoim zawodem, zaoferuje Ci grube pieniądze, jak na przykład przewiezienie czegoś na przykład do Hiszpanii, nie wiem, samochodem dostawczym. Kilka tysięcy złotych, kilka tysięcy euro może nawet i wiesz, i łapiesz to. Dlaczego? Już Ci tłumaczę. Strasznie trudno wyjść z pułapki, jaką stawiają na Ciebie duże pieniądze, które przychodzą ze źródeł niezwiązane z tym, dokąd zmierzasz. Z prostej przyczyny. Jak już dostaniesz tą pierwszą pracę w tym zawodzie, który chcesz, to ta praca nie da Ci tyle kasy. Naprawdę ci nie da tyle kasy. Możesz zapomnieć o tym. W związku z tym będzie ci bardzo ciężko się przestawić, bo będziesz w międzyczasie robił coś, co zabije twój głód, bo będziesz miał cholernie dużo kasy, nazwijmy to w ten sposób, a jednocześnie gdzieś tam zdradzisz ten motorek napędowy, żeby się uczyć i rozwijać, troszkę sobie ustawisz życie na wyższym poziomie, dajmy na to, no i potem będzie problem. I to jest też największy problem, jaki ja mam z pracami za granicą, bo to też jest temat, który chciałem dzisiaj poruszyć. Praca za granicą jest spoko, pod warunkiem, że jest bardzo, bardzo dobrze przemyślana. Czyli raz, idziesz tam zarobić pieniądze, które odkładasz na konkretny cel. Nie szalejesz, nie zużywasz ich na nie wiadomo co. Dwa, wracasz do rzeczywistości bardzo szybko, realizujesz swój cel i wracasz do rzeczywistości. I trzy, w miarę możliwości w czasie tych prac, czyli jak wyjeżdżasz na wakacje, na truskawki, to uczysz się czegoś jeszcze. Bo to jest czas stracony. W tym samym czasie ktoś inny przygotowuje się do Twojego zawodu na pełnym etacie, że tak powiem. I ja wiem, ta osoba może mieć łatwiej, bo ona nie będzie musiała dorabiać. Trudno. Ale jak mówię, to nie jest sprawiedliwy świat i musisz się z tym pogodzić. Jeżeli chcesz mieć szansę, żeby rzeczywiście później wywalczyć swoje miejsce, no to musisz brać to pod uwagę. Nikt nie będzie na Ciebie czekał i trudno. No, niestety tak to działa. Po prostu ważne jest jednak to, żebyś miał plan, żebyś od początku do końca wiedział, po co coś robisz. I w zasadzie chyba tyle na dzisiaj. Wydaje mi się, że w miarę jasno wytłumaczyłem Wam, kiedy chcieć pieniędzy, a kiedy nie chcieć pieniędzy za pracę, bo to nie jest jeszcze bardzo ważna rzecz. Ludzie przyjeżdżają do Warszawy i im się wydaje, że ktoś im zapłaci tylko dlatego, że chcą pracować w Warszawie. No jak Cię nie stać na pracę w Warszawie, to nie pracuj w Warszawie. No to jest niestety strasznie brutalna rzeczywistość, no. Dorób sobie gdzieś jeszcze. Ludzie pracują po 2-3 etaty, to trzeba docenić, trzeba umieć docenić, trzeba pochylić głowę i z pokorą podejść do tematu. Nic nie zostanie Ci dane na talerzu. A o takich rzeczach, które dostaje się na talerzu, o znajomościach, kontaktach, kolesiostwach, innych takich porozmawiamy w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, cześć!